Bardzo się cieszę, że widzimy Państwa w tak licznym gronie. Ta impreza odbywa się w cyklu imprez i inicjatyw, które prowadzimy jako firma Kronospan, skierowanych dla seniorów. Nazywamy ten cykl strategiczny Kronospan Mieszkańcom. I to nie jest pierwsza impreza, bo organizowaliśmy cyfrowego seniora. Pewnie wielu z Państwa mogło uczestniczyć w tych warsztatach. Organizujemy teraz dancingi. Jesteśmy jako miasto Ratusz współorganizatorem SAPIK tej imprezy. Mamy tutaj takiego mecenasa w Szczecinku jak Kronospan i należałoby wszystko zrobić, żeby tą wspólną zabawę, tą taką integrację, jaką jest taniec, żeby, że tak powiem, zainspirować tutaj firmę, żeby pomogła nam w tym, aby większa liczba ludzi mogła w takich właśnie imprezach uczestniczyć. To jest jedna z obietnic kampanii wyborczej, która dzięki temu, że współpracujemy zgodnie z Kronospanem, jest możliwa do zrealizowania. Ten odzew na moją prośbę był olbrzymi. Dzisiaj mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że tak jak tutaj pan Kuba mówił, będzie to impreza cykliczna. Jak tylko państwo będą mieli ochotę i dzisiaj wam się spodoba, to będzie to powtarzane przynajmniej 4 razy w roku, czyli raz na kwartał. Mam nadzieję, że będziecie się dzisiaj dobrze bawić i powiecie innym, że warto przychodzić, potańczyć tutaj w Kronospanie, w tym pięknym centrum, które, jak żeśmy się dowiedzieli, jest największym takim centrum w Europie. Życzę Państwu naprawdę świetnego wieczoru. Bawcie się dobrze, tańczcie w dobrym nastroju. Baliśmy się trochę, że pogoda popsuje frekwencję. Nic takiego się nie stało. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Pani Danuta przed nami. I pięknym tanecznym krokiem pani Halina dla nas się Grażyna. Prawie 85. Czy wy to słyszycie? Czy wy to widzieliście? Czy wy widzieliście te piruety?